Witamy serdecznie kolegów hodowców, wszystkich widzów tutaj mojego kanału. Jesteśmy tu u Tomka Klimczaka, weterynarza, żeby porozmawiać o gołąbkach. Zbliża się teraz okres rozpłodowy, bo te rozpłody nam się powoli zbliżają, wychów młódków. No i chciałem Cię tutaj zapytać odnośnie takich problemów zdrowotnych przy tym wychowie, trochę o przygotowaniu tych gołębi, jak to mniej więcej z tym rozpłodem miałoby wyglądać. Czyli zakładamy, że już mamy gołębie zaszczepione, odrobaczone. Czyli nasza praca przez zimę, tak, odrobaczenie, szczepienie. Odrobaczone, zaszczepione, także już tylko czekamy na ten okres lęgów. Także najważniejsze chyba tutaj jest przede wszystkim, żeby te gołębie jakoś odchudzić do tego sezonu, nie? Do tego okresu lęgowego. Bo dużo na przykład hodowców na wiosnę zgłasza, że nie wiem, samiczki nie nanoszą jajek albo przez 3 tygodnie noszą jajka. Strasznie na przykład ten okres jest strasznie duży rozrzut między tymi pierwszymi jajkami a ostatnimi. No to właśnie największą przyczyną jest, najczęstszą przyczyną właśnie, że te samiczki są zapasione, są po zimie, tak? Tak, to właśnie tutaj jest ważne, żeby doprowadzić do formy. No, różne są sposoby. No, nie jest na pewno złym tą metodą też podawanie tego owsa, nie? Czarnego, bo to tak. Czarny, nawet zwykły owiec może być. Że one tego jakoś, znaczy tak, na ten gołąb jakoś tam nie zbiednieje, bo owiec jest jednak dość energetyczny, ale po prostu gołębie może jakoś nie przepadają za nim. No i nie będą się nim objadać. Bo je taką minimalną ilość, tak, i przez to, jak to się mówi, żeby schudnąć, musi mniej żyć. Tak, tak. Także no, to jest chyba taka najlepsza metoda i sam tak, nie wiem, 2 czy 3 lata stosuję, ale nawet nie mówię, że kiedyś stosowałem ten czarny, w zeszłym roku chyba ten zwykły owiec. No można też pewnie ograniczyć ilość karmy częściowo. Można, tylko że tak mówię, to nawet próbowałem kiedyś jęczmień dawać, ale jęczmień to one też dobrze jedzą, to tak jak zimno jest, to zjadają, nawet się za bardzo chyba nie schudną. Mi się wydaje, że ten owiec to jest taka chyba dobra metoda. I te 2-3 tygodnie na tym owsie nie daję wtedy jakąś dawkę, tylko tak możemy mogły sobie wybrać, bo wiadomo, tam są takie niektóre bardziej, więcej tych strąków czasem jest, nie? Żeby tam, powiedzmy, daje im w tym tam troszeczkę powybierać, ale te 3 tygodnie są na tym owsie. I później jak przychodzi ciepło, to wiadomo, one same też, no i tutaj też taka uwaga, bo mnóstwo telefonów jest na wiosnę, jak się zaczyna łączyć gołębie, robi się ciepło, to zaraz hodowcy dzwonią, że zielonkawy kał, że jakaś choroba, że coś się tam dzieje. To jest zupełnie normalne, fizjologiczne. Gołębie po prostu jak się robi ciepło, nie myślą o jedzeniu, myślą o parowaniu. Zaczynają mniej jeść, jak mniej jedzą, to żółć, która się wydziela, ma kolor zielonkawy, wydzielana jest skałem. Jeżeli tego kału jest mniej, czyli no po prostu jest mniej treści pokarmowej, tej żółci jest tam więcej, bo ona jest wydzielana u gołębi stale, bo tak, że mówię, nie mamy tego pężyka żółciowego, czyli po prostu ta żółć stale spływa z wątroby do jelita, część jest wchłaniana, ale część zawsze jest wydalana. No i ona właśnie daje ten zielonkawy kolor, na kolor zielony zabarwia ten kałomocz. Jeżeli jedzą mniej, tej żółci jest po prostu w kale wtedy więcej i kolor jest taki jasno-zielonkawy. To nie jest żadna choroba, nie jest to żadna jakaś salmonoza czy coś. To głównie samce będą chyba też. Samce, bo one bardziej wtedy... No, samice tak mniej się tym przejmują, a samce tak. Chyba i walczą o cele. Walczą o cele i one tym bardziej nie mają tak. Czasu o jedzenie, bo tak zawsze łapiąc gołębie, to te samczyki mocno nawet schudną, nawet się tak. Karma leży, a samce... Znaczy, samcami też nie ma takich problemów z tym zapasaniem, nie? Bardziej to właśnie samic dotyczy, nie? No i one znoszą jajka i z nimi jest problem, i z zapładnianiem i z tym znoszeniem, tak. Jeśli są za tłuste, że tak powiem. Także to właśnie trzeba zadbać o to, raz właśnie, żeby je dobrze odchudzić i mówię, 2 to nie zwracać uwagi na ten, jak się robi ciepło, to wie, ten kał zielonkawy to jest zupełnie normalny i nie trzeba dzwonić wtedy, pytać, że salmoneloza wybuchła. Trzeba poczekać 2 tygodnie, aż się uspokoi. Jak się uspokoją, to samo wszystko wróci do normy. Jakieś te witaminy na płodności, znaczy, minerały, czy to naturalnie przychodzi, czy tam trzeba coś podać? Znaczy tak, większość tak jest, tradycyjnie się przyjęło, że te witaminy E plus selen, nie, żeby dawać. Ja raczej takie stosuję po prostu w ogóle zestawy takie mineralno-witaminowe z aminokwasami, witaminy A, D3. Ogólne cały, tam, nie żeby się koncentrować na tym, tylko takie normalne dbanie, normalne witaminy i... Dokładnie. Wydaje mi się, że nie musi to być konkretnie jakaś witamina E czy jakiś tam cel, po prostu zestaw witamin z aminokwasami, to jest wystarczające. Później jak już się te lęgi zaczną, jak już pojawią się te pierwsze skorupki, no to tak mówię, to już też żeśmy kiedyś tam wspominali, uważaj na te mieszanki mineralne. Dobrze rozcieńczać je z tym bebikiem, żeby na sucho... Jak już mają młode, bo wtedy jest taki okres, że gołębie wpadają w szał jedzenia mineraliów. Tak, i po prostu tego pobieram wtedy za dużo i też są później... To jest taki sprawdzony sposób twój. Dokładnie. Znaczy, żeby mieszać te minerały z tym bebikiem. Mieszasz minerały z bebikiem i wtedy one mniej go pobierają i wtedy mniej tej soli, bo tu jest problem, ta sól, nie? Można pół na pół, można 2:1 z tym bebikiem. Znaczy dwie części tych minerałów, jedna część tego bebika albo 1:1. A bebiko też ma witaminy, coś tak. Białka, nie? To tam na pewno nie zaszkodzi. Do dzieci to jest cały zestaw witamin, tam takich różnych mikroelementów, makroelementów, także zawsze te gołębie też te młode to przekażą. No i cenowo chyba, jak mamy środki drogie dla gołębi, to te bebiko też chyba nie wychodzi cenowo tak źle. To nie, też nie jest, ale zależy tam tych gołębi jest, ale jakoś ten powiedzmy 1-2 lęki, czy tam na tej wolierze to da się jakoś przetrwać, nie? No to ile? 1-2 bebiko się kupi, no ile one to tam go zjedzą, to aż tam bez przesady, nie? Zależy ile gołębi. Zależy ile gołębi, no to wiadomo, kto ma więcej, to koszty... To później z jakimś... To koszty rosną wszystkiego, dokładnie. Ale to bebika. No to na to zwróć uwagę, no i ta maślanka też jest bardzo dobra. Właśnie jak coś się dzieje tam, na jakieś, nie wiem, więcej zaczynam pić, czy coś jakoś polewają, to z tą maślanką. Nie bać się tej maślanki, pół na pół z wodą to mieszać i dawać do picia nawet codziennie. To jest środek na biegunki. No to jest takie na wstrzymanie biegunki, jak mówię, też tam jest dużo białka, jakieś pewną bakterii, probiotyki. Także ta maślanka jest sprawdzona. Jak coś się w ogóle dzieje na rozpłodzie, jakieś pierwsze polewanie, to broń Boże nie jakiś antybiotyk, nie szukać jakiejś salmonelli czy jakichś wymyślonych innych chorób, tylko podać pierwsze tę maślankę i zobaczyć co się stanie. Nie? Rozrzedzić mineralia, podać maślankę tak. I to w większości wypadków załatwia tak. Sprawę i wiem po telefonach zeszłorocznych, że wiele osób miało problemy i to akurat mocno zadziałało i pomogło. Tak, nieraz że antybiotykami pierwsze tam leczyli, że jakieś tam nie wiem, coli czy jakieś inne rzeczy, a faktycznie tylko wprowadzenie tej maślanki i ograniczenie tych minerałów już powodowało to, że ten kał się denerwował. No i tu teraz to jeszcze słynne kuracje na rzęsistka, na jajkach, przed jajkami, czy w ogóle trzeba, czy nie trzeba. Z tymi rzęsistkami to jest taka ciekawa sprawa, bo są takie gołębie, które cały czas te rzęsistki praktycznie mają, że nie wiem, zrobimy badanie, damy jakieś leki przeciw rzęsistkom, zrobimy powtórne badanie, tych rzęsistków nie ma, po czym za 2-3 tygodnie tego gołębia znowu się bada i te rzęsistki są znowu. A są takie gołębie, że będziemy go cały rok badać o różnych porach roku i nigdy tych rzęsistków nie będzie. Też większość, na przykład częściej się stwierdza u samców niż u samic. Samice raczej nie mają rzęsistków, samce mają częściej. No i tak mówię, moim zdaniem pojedyncze rzęsistki to nie mają żadnego znaczenia. Jak faktycznie ich jest dużo, to ewentualnie można tam, znaczy to wtedy zalecane byłoby zrobić jakąś kurację. Ale tak z ostatnich lat takich doświadczeń wychodziłoby na to, że nawet większe znaczenie ma to, jaka jest pogoda, czy jest na przykład, czy te warunki są optymalne wiosną. Na to, czy te gołębie, czy młode będą się chowały ładnie, czy będą miały te rzęsistki, jakąś tam trichomonozę, czy będą się chowały dobrze, nie? No znaczy na przykład, pogoda, no jak jest wilgotno, zimno, tak. To... Jak są młode niedogrzane, to na przykład nawet jak ich rodzice będą miały bardzo malutko tych rzęsistków, albo w ogóle praktycznie, to u młodych się rozwija ta trichomonoza, na przykład postać pępkowa, czy tam jakieś ta mokra z tym laniem. A jeżeli jest na przykład ładna wiosna, ciepło, są młode, dobrze dogrzane, to mimo nawet, że rodzice na przykład mają jakieś pojedyncze rzęsistki, to u tych młodych się to nie rozwija. No później problemy często się zaczynają przy drugim, trzecim lęgu na wolierach, szczególnie te gołębie już są troszeczkę wyeksploatowane, trochę już już się pozbyły trochę tych zapasów jakichś mikroelementów. Przeważnie to już jakieś temperatury dochodzą wysokie, to już jest jakiś tam czerwiec, lipiec, drugi, trzeci lęk i wtedy trzeba już było na to zwrócić uwagę. Czyli częściowo się potwierdza, bo ja nigdy przy pierwszym lęgu nie robię kuracji na rzęsistki w rozpłodzie ani przylotowych, no i młode mi się normalnie chowają i nawet coś lecą, bo też tutaj dzięki Twojej pomocy i że tak powiem współpracy, bo wiadomo, że też dzięki temu też były zdrowe w tym roku te 5. miejsce w Polsce wywalczyły, więc jednak coś się i wychowały i leciały, ale nigdy tych kuracji nie robiłem. No, więc to potwierdza, że są gołębie bardziej odporne, a ten pierwszy lęk, bo pewnie potem się namnaża więcej, tak. Więc może przy drugim, trzecim czy czwartym lęgu, jak ktoś ileś tam lęgów hoduje, no to wtedy może by było zalecane przebadać, sprawdzić, tak. Czy potrzeba dawać i wtedy ewentualnie, gdyby te rzęsistki, nagły wybuch wystąpił, no to przeleczyć. A przy pierwszym lęgu praktycznie jest to niekonieczne. Tak, dokładnie, tak by z tego nie wiem. Ja na przykład już nie wiem, z 2 albo 3 lata na pewno w ogóle nie robię żadnej kuracji przed... Bo ja tylko jeden lęk hoduję młodych. Ja nie mam gołębi rozpłodowych, tylko mam gołębie wszystkie, które są do lotu. Jest taki długi okres między pierwszym lęgiem lotowych przed sezonem i drugim po sezonie, jeśli ktoś chowa, że praktycznie te gołębie na jesień, na nowo też nigdy nie robię kuracji. A one na nowo, loty się kończą, kuracji się żadnych nie robi, a na jesień są najpiękniejsze młode. Tak. A praktycznie po lota ja na przykład nie robię kuracji na rzęsistki, nic się już nie bada, łączy je w parę, a młode się chowią jak laleczki. Nie? Tak. a żal potem się, tak powiem, pozbywać, połowę by się chciało zostawić. Nawet jak na wiosnę, nie? Ładniejsze kolory czasem wychodzą. No, o dziwo zawsze te młode są, mówię, ładniejsze niż te praktycznie zawsze, niż czy na dziadków się, nie wiem jak to tam wytłumaczyć, ale i też to się chowa bez antybiotyków, bez podawania i tak są te dwa lęgi. Problem jest w rozpłodzie takich eksploatowanej gołębi. Nie? One nie latają, jednak nie ma tego słońca, nie ma tych... Są też wiekowe gołębie, nie? Zamknięcie jednak cały czas, nie ma tej witalności. No i mówię, lęk za lęgiem, no to też tego mi wy. Czyli tam by było trzeba przebadać, ewentualnie tą kurację. No na pewno później, mówię, przy tym drugim, trzecim lęgu trzeba było zwrócić na to uwagę albo dać im trochę jakoś odpocząć, nie? No tam no, najwięcej problemów właśnie na wolierach. No i też przede wszystkim na woliery są najczęściej przynosimy jakieś dziadostwo, nie? Bo tam się sprowadza od kogoś gołębie, kupujemy gołębie, dopuszczamy do woliery. Nieraz jest na przykład coś takiego, to tam te lotowe zaszczepię, a tych na wolierze to może nie zaszczepię, bo one przecież nie mają kontaktu. Najszybciej się właśnie przyniesie, czy pasożyty, czy jakoś sam. Duża część osób zapomina dbać o te gołębie. Gorsza karma, gorsza odżywki, gorsza, no bo tu loty widać, wyniki na liście i dba się o te lotowe, a zapomina się dbać o te rozpłodowe. To chyba ma nawet równie ciężką pracę, jak może nawet nie gorszą, nie? Te hodowla tych młodych, bo jednak to lęk za lęgiem to naprawdę tego nie wyniszcza. Później są takie przypadki, że te gołębie, nie wiem, przy tych młodych czasem są takie osłabienia, że nie potrafią gdzieś tam wylecieć do celi, czy jakoś podpierać. Nawet padnięcia czasami. Nie? I to te wyeksploatowane po prostu gołą. Tak. A jakieś, żeby jak już na przykład powiedzmy mamy ten rozpłód i chowa ten drugi czy trzeci lęg, jak je wzmacnia, jakieś tam elektrolity czy coś, co im tak znaczy, podawać? Tam, no, witaminy można właśnie dawać takie same jak gołębiom lotowym, to tam nie... Więc witaminy z aminokwasami, elektrolity, mikroelementy, to wszystko to. Ale one też to tak samo potrzebują jak lotowe. Tak. Bo lotowym dajemy elektrolit jakiś, dajemy jakieś toniki wątrobowe, dokładnie. No staramy się wszystko, że zadbać. Wszystko dostają praktycznie, nie ma dnia czystej wody, tylko niestety tam cały czas coś jest. Dobra, się o gołębie te rozpłodowe trzeba tak samo dbać. I właściwie rozpłodowe powinny dostać to samo. To samo. I to, no to z tych jeszcze plus do tego, my przy tych lęgach to zwrócić uwagę właśnie na te to maślanka i to bebiko, no to jest taka podstawa przy tych lęgach. Znaczy u mnie się częściowo, bo też chowam więcej lęgu z rozpłodu, ale na przykład jak dwoje pierwszych jajek przekładam, one chowają dopiero trzeci lęg. Czyli wychowują jeden i obywa się bez chemii, bo one nie chowają tego drugiego, trzeciego lęgu, tylko potem je rozdzielam i łączę dopiero na jesień na pokrewieństwo, więc znowu po przerwie odpoczywają. I na przykład udało mi się takim sposobem uniknąć ładowania tych antybiotyków, bo też na tego rzęsistka, te rzęsistki na te antybiotyki, na te ronidazol, czy to zaczynają być coraz bardziej oporne. Często nie? Jest tak, że po prostu znikają na chwilę i znowu się pojawiają. Że po przeleczeniu jest naprawdę 2-3 tygodnie, że tego nie ma i później znowu... Takie czarna pętra się robi, że właściwie już doszło do tego, że kiedyś to się raz podało i był spokój, a teraz to się nawraca ciągle. Tylko nie? Tak, no, z tymi rzęsistkami jest tak, że... No, one tak będą. Są takie, znaczy są gołębie, które tego nie mają w ogóle, a są takie, które... Czyli też genetyka, że są gołębie. Jeżeli go nie leczyć, to na nową wróci. Wyleczymy go, nie ma, badamy go po 3 tygodniach znowu na nowo. Czyli idzie się dochować gołębi, które de facto potrzebują mniej antybiotyków, mniej leków. Można by było jakoś to selekcjonować na pewno. Że... No fajna jest metoda leczenia tymi samiczkami, bo samiczki na pewno mają mniejszy problem z rzęsistkami. Czyli one są i psychicznie, i zdrowotnie. Może jakoś się, nie wiem, nie stresują w życiu, czy coś, ale naprawdę się bada. Z twojej obserwacji wynika, że samice mają mniej rzęsistków, znaczy, tak? To i nie tylko moich, bo z kolegami jak rozmawiam, którzy robią badania u gołębi, to też to potwierdzają, że faktycznie na przykład jak przynosi ktoś na przykład 5 samczyków do badania 5 samic, to normą jest, że samiczki nie mają, albo mają na przykład jedno ma pojedyncze, a samce mają liczne rzęsistki. Znaczy, bo to jest akurat opinia, którą tam nie słyszałem i jakoś nie jest mocno powszechna. Może dlatego też te samice niby lepiej lecą w totalu, czy na ciężkich lotach. Ja nawet tam zalecam, na przykład jakieś, układam komuś jakieś tam programy profilaktyczne, no to jeżeli nie ma możliwości badania, to na pewno na przykład samiczką to góra wystarczy w ciągu sezonu podać jakiś jednorazowo lek przeciw rzęsistkom, a samcom to naprawdę by trzeba było co 3 loty przynajmniej coś podawać. Jeżeli nie ma możliwości zbadania. Nie? Czyli one szybciej łapią. Dużo szybciej i tam stresują się nawet w zimie, mówię, tych rzęsistków, gdzie u samic praktycznie nie ma, no bo jednak nie ma tego stresu, nie ma tych lotów, to u samców przeważnie są. No i też nie cały czas się biją, więc nie można tego zwalić na to, że się ranią, biją, tak, bo ile nam tych gołębi się rani tak naprawdę, nie? Pojedyncze sztuki. No, ale jakieś, mówię, żyją w jakimś sobie stresie prawdopodobnie, nie? Czyli że są rozdzielone w zimie od samic, to tak może stresuje. Na przykład nieraz też jest coś takiego, że hodowcy przychodzą, że na przykład do badania i mam gołębia, na przykład samca właśnie przeważnie, który cały czas polewa, nie? I też właśnie pytałem, czy on jest na coś chory, czy coś mu tam specjalnie dolega. a po czym na wiosnę łączy się tego samca z samicą i nagle cudownie to wszystko ustaje. To polewanie, nie? A na później Samicy mu brakowało. Na jesień jak się znowu go rozdzieli, to automatycznie znowu w celi mokroma. Abstrahując, że to polewanie, kiedy żeśmy rozmawiali, że jak komuś więcej gołębi polewa, no to musi... Pierwsze pytanie, czy szczepił na parameksa, bo stare gołębie mogą też po czasie dostać, tak, nawet w czasie sezonu, takie lekkie paramykso. Znaczy, no, też objawia się tym polewaniem, nie? To akurat, znaczy stare też u starych, to jest możliwe, najczęściej to jest w przypadku młodych gołębi raz szczepionych tylko, jesienią. Takie właśnie, taka lekka postać parameksowirozy. Jak są gołębie raz tylko zaszczepione, bo jednokrotne szczepienie nie zabezpiecza przed parameksowirozem. To trzeba pamiętać o tym, gołębie młode muszą być zaszczepione 2 razy. Mogą być różnymi szczepionkami, ale 2 razy muszą być zaszczepione na parameksowirozę. Im wcześniej, tym lepiej. Czyli nie chodzi mi o to, że na przykład po tygodniach się wykluje z jajek, ale chodzi o to, żeby nie szczepić tego w lipcu czy w sierpniu. Tylko naprawdę te po odłożeniu raz, 3-4 tygodnie czekamy drugie szczepienie. A na przykład gołębie, jeżeli są jednokrotnie zaszczepione, to później nieraz po lotach, październik, listopad, właśnie przychodzą takie objawy, że zaczyna się polewanie i tylko, i nic więcej. No to jest najczęściej taka lekka postać parameksowirozy u młodych gołębi. Czyli najważniejsze, właściwie wracamy do początku, najważniejsze to są te szczepienia, jakaś profilaktyka, żeby ogólnie o te gołębie zadbać, a z tymi antybiotykami i wszystkim trzeba z rozsądkiem do tego podchodzić i przede wszystkim poszczepić, a nie ładować w ciemno, a zaniedbać na przykład ważne rzeczy, a potem szukać w cudownych środkach lekarstwa na wszystko. I jeszcze przy tych lęgach pamiętać o tej takie nagłe upadki tych pisklaków przy pisklą. Też mam telefony, że ktoś miał ładne młode i mu upadają. To pamiętaj, żeby zawsze to się zapaliła lampka, że salmonelloza. I wtedy jakbyście na przykład chcieli robić jakieś badania, to nie wyrzucać tego gołębia, tych padłych młodzików, nie jechać do lecznicy, badać tych dorosłych, tylko zawsze trzeba takiego padłego młodego zawieźć do lecznicy. Czyli jeśli badać, to badać padłe gołębie. Zawsze. Przy każdej chorobie, zawsze jak to się dzieje, bo to też jest bardzo częsty błąd. Hodowcy na przykład przyjeżdżają zabierają do klatki 8 zdrowych gołębi i mówią, no przyjechali zbadać, bo padają gołębie, nie? A pytanie, co się stało z tymi padłymi, no niestety spalili albo zakopali albo coś, nie? A najważniejsze, że najlepszy materiał do badania to jest właśnie taki padły gołąb, bo w nim na pewno ta choroba jest. Czyli jak padają na młode, niby nakarmione, fajne, tak, wszystko ok, a tu przychodzisz, jest padnięty, dobra, może tam wypaść, zamarznąć, ale tak się to częściej pojawia. Tak, jeżeli takie są właśnie objawy, że wieczorem na przykład sobie młodzika obrączkujemy, on jest ładny, najedzony, a rano przychodzimy, jest martwy, no to taki przypadek jest. Martwy i wolu najedzony, tak, nic nie wskazuje na to, że coś tam tak się... To jest objaw salmonelli. Niewychudzony. Przy rzęsistkach jest różnica taka, przy trichomonozie, że te młode tak by sną. Zaczynają polewać, piszczą. Jest głos taki, tak, że one popiskują, leją jeszcze tak do tego. To jest najczęściej, to są rzęsistki. Natomiast jeżeli są nagłe padnięcia, to jest salmonella. No pomijając oczywiście te zatrucia tymi mieszankami mineralnymi, bo wtedy też te młode są słabe. Znaczy one są nakarmione, ale te gołębie przez to, że pobierają dużo tej mieszanki mineralnej i piją ogromne ilości wody, no to karmią te młode samą tą wodą i tą mieszanką mineralną. I one też wtedy leją, bo jakby no nie mam co zrobić z tą wodą, bo stare karmię cały czas tymi omyłkami i tą wodą. Nie? I też wtedy zaczyna lać i schnąć. Ale czyli tak powiedzmy te 3 najczęstsze takie choroby trzeba obserwować. No to tak, rzęsistki, czyli młode schną i leją, ale no nie ma tego objawu, że te gołębie dorosłe szaleją za tymi mieszankami mineralnymi. Zatrucie tymi mieszankami mineralnymi, czyli stare tylko białe omyłki dużo piją, no i młode też wtedy mają wolę wypełnione całą wodą, no to wtedy reagujemy maślanko, podajmy. No i te nagłe upadki nakarmionych młodych, no to salmonellozą najczęściej. I to wtedy jak się coś dzieje, to wtedy byłoby zalecane te badanie. No i salmonellozą niestety to już, jak żeśmy nie poszczepili, no to później się zaczynają komplikacje. No, większość hodowców, co dzwoni, jak przedstawiają, bo do Ciebie się nie umią dodzwonić, to mnie dopytują właśnie, czy że dzieje się to jakieś tam przypadki. To na pytaniu, czy były zaszczepione, no to się 90% osób, które ma problemy, to no nie szczepił, albo nie szczepił już kilka lat. No, tak. I to ja mam takie telefony, bo tutaj też nie chcecie zawsze męczyć, że przekazywać Twój telefon tym, którzy dzwonią, bo też nagrywamy te filmy po to właśnie, żeby na filmie sobie ktoś zobaczył i nie dzwonił z tym 10. pytaniem o to samo, czy będzie zosalt, czy będzie coś tam, bo zosaldu nie ma, tak, nie wiadomo kiedy będzie i i dlatego też tu żeśmy się chcieli. Jest to łatwiejsza forma dla Ciebie podzielić się informacją niż odbierać mnóstwo telefonów i nie masz wtedy czasu. Bo też właśnie proszę o wyrozumiałość, bo czasem to jest tak, że naprawdę zaczynamy tam jakąś pracę praktycznie od rana do wieczora i tych telefonów naprawdę potrafi być kilkadziesiąt dziennie. Nie kilka, tylko kilkadziesiąt dziennie telefonów. Ja czasem na przykład mam... Jak się sezon szczególnie zbliży, no, nie? Po locie, niedziela wieczorem. A czasem takie pytania na przykład, że nie wiem, gołębie komuś spóźniają albo przychodzą po konkursie chwilę, no to no naprawdę nie da się na takie pytania odpowiedzieć, bo to może być no, z 1000 różnych przyczyn, nie? To nie ma odpowiedzi na takie pytanie, a naprawdę no nie ma czasu, żeby każdemu... Ja jeszcze mówię, rozumiem zadzwonić o jakąś prostą rzecz, taką konkretnie, że coś zapytać tak albo nie. Można na tego maila mojego napisać, tam tomaszklimczak@wp.pl, to też jakieś proste pytanie można zadać. Ale no, dzwonić z takimi pytaniami ogólnikowymi, no to no choćbym chciał, bo jeżeli by to mówię, tak był jeden telefon w miesiącu, czy tam w tygodniu nawet. No to nie, że nie chcesz, tylko po prostu też chcesz normalnie funkcjonować. Tak, no, mówimy, jednak ja cały dzień jakiś tam mam zaplanowany, robię zabiegi, szczyty. No przyjechałem do Ciebie, to jeszcze robiłeś zabieg kotkowi, który tu akurat został zoperowany, więc od rana do wieczora w pracy. Tak, nie tylko gołębie, Ty się zajmujesz też innymi rzeczami. Tak, nie? A to jednak to mówię, to telefon później, no czy szczepimy te gołębie, czy coś tam przyjmuje się, czy robisz jakieś zabiegi, no to telefon fizycznie się nie da tego... Ja wiem, że w zimie jak szczepisz u mnie gołębie, to za każdym razem i to można by się raz zdarzyć, że jak ktoś coś zadzwonił, ale jak szczepisz gołębie, to odbierasz 3-4 telefony. Za każdym razem, co uszczepiłeś u mnie, młode, stare czy rozpłodowe w różnych okresach, niezależnie kiedy to by było, to Ty zawsze odbierasz telefony. Ja czasem po prostu już tak boję się, na przykład już dzwoni ten telefon, to już nie wiem, czy odbierać, jakie tam padnie pytanie, czy to będzie szybkie pytanie, szybko odpowiedź, czy tam będzie właśnie coś typu takiego, pytanie, na które nie da się odpowiedzieć jakimś jednym zdaniem, nie? No a to nie da się po prostu, nawet jakby ktoś chciał, to po prostu fizycznie nie da rady tak pomóc. Tak, żeby się tu hodowcy nie obrażali, że się nie umią dodzwonić albo że nie podajemy telefonu. No bo... najłatwiej to albo jeszcze SMS-a napisać, SMS-em to też łatwiej, bo tam coś można odpisać w wolnej chwili po prostu. Jak ktoś twój telefon ma, no to może SMS-a. To raczej SMS-a, albo na tego maila też można, nie? tomaszklimczak@wp.pl, no to też tam coś mogę, też w wolnej chwili mogę odpisać. Czyli ewentualnie kontakt na maila to jest taki najbardziej wskazany, bo wtedy na spokojnie sobie przeczytasz. Mogę nawet, nie wiem, w sobotę wieczorem, czy kiedyś tam mówię, odpowiedzieć jakieś pytanie. Tylko mówię, no naprawdę takie pytania, że gołębie spóźniają, to jest za bardzo obszerne. To może być 1000 różnych powodów, nie? Ewentualnie jakby był jakiś temat do omówienia, no to w komentarzach można napisać, to ewentualnie coś tam nagramy. Czy tak samo kolejne pytanie z tym dyszeniem, nie? Teraz niedługo się zacznie. Zaczną hodowcy wypuszczać gołębie na obroty. I będą dyszeć. I zaczną gołębie dyszeć. I się zacznie, że mają chore drogi oddechowe, bo po oblocie dyszą. No to tam pamiętaj, że to też nie jest objaw dróg oddechowych. To jest słaba kondycja, przede wszystkim brak tej formy, brak tej kondycji. Jak nie ma kondycji, no to te gołębie nawet jak jest chłodno, to będą dyszeć. Nie ma to nic wspólnego z układem oddechowym. Wszelakie, pasożyty nawet, choroby jelit, pasożyty, kokcydia. Czasem ta choroba taka, trudno to nazwać, objawy takie jak w przypadku choroby młodych, tej rotawirusa, u gołębi starych. Też w czasie lotów, no to tak, nie powinno się na to mówić. No tak, najłatwiej to powiedzieć, najwięcej hodowców zrozumie o co chodzi, jak się powie, to takie adeno u starych gołębi, nie? Chociaż nie powinno się na to mówić to adeno i tak dalej, no ale powiedzmy jest dla zrozumienia. Dla zrozumienia. No to adeno u tych starych, chociaż nie wiadomo co to do końca jest, bo tak nawet te szczepienie na rotawirusa gołębi starych nie za bardzo zabezpiecza przed tym, mimo że na gołębie młode to działa. No to jest i też bardzo to potrafi właśnie obniżyć gołębią formę, czyli na przykład też trzeba być właśnie wyczulony na to. To są czasem też objawy, się objawia stratą apetytu i tak dalej. Ale objawy są dużo mniej bardziej słabo wyrażone niż u gołębi młodych. Tylko na przykład niektóre gołębie nie podchodzą do jedzenia, jak na przykład po locie jest kał zielonkawy. Na przykład w niedzielę, w poniedziałek rano jeszcze ten kał zielonkawy. Czyli to jest taki nowy problem, z którym się zacząłeś spotykać właściwie. Adeno, takie pseudo u starych gołębi, bo kiedyś tego nie było, a to... Ktoś się z tego śmiał, a to teraz się też zaczyna coraz więcej tego. I praktycznie objawy są tylko takie, że... najłatwiej to zauważyć w ten sposób, że wtorek, środa kał musi być już normalny. Po locie on może być zielonkawy, może być taki rozlany, może być wodnisty, ale wtorek, środa on musi już normować. Jeżeli na przykład sprzątamy gołębnik we wtorek i dalej pojawiają się takie ciapki zielone, ten kał taki wodnisty, zielony, a mówię, do tego na przykład gołębie gorzej zaczynają trenować, jakiś gołąb nie podejdzie do jedzenia, mniejszą dawkę jedzenia zaczynają pobierać, to najczęściej testo. I problem jest taki, że jeżeli tego na czas nie zauważymy, nie podamy jakieś tam, nie zastosujemy leczenia, No tu akurat leczenie takie podobne jak w przypadku chorób młodych, czyli jakieś tam leczenie w kierunku tych no głównie te bakterie coli trzeba przyciszyć, to w tym momencie przede wszystkim się to objawia ten, że gołym przestaną konkursy robić. I nagle po prostu hodowca, który tam super leciał, nagle po prostu jest ewidentnie spadek formy, zamiast 10 konkursów, na przykład zamiast dziesiątki seryjnych robi 3-4. No przy lekkiej lotach nie robi konkursów, podejrzewam tak. Przy ciężkich nie ma gołębi. I dokładnie, także to jest takie coś, że na to naprawdę trzeba pilnować i to się potrafi, no to jest teraz zaczyna być taka troszeczkę, o ile z tą chorobą młodych gołębi jakoś żeśmy się tam uporali. Zaczyna to cichnąć, no coraz więcej osób ma... To szczepienie tym RP jednak tam jakoś, tą szczepionką na tego rota wirusa... Ja bym powiedział, przechodzi to w taki efekt chwilowego takiego braku apetytu delikatnego, 2-3 dni i samo prawie, że mija. Tak, zaczynamy się jakoś już z tym tam, uporaliśmy się z tym powoli, no to coraz większym problemem jest u tych gołębi dorosłych jednak. A teraz jeszcze no, kolejny problem, który przy oblotach, problem zwichrowanego skrzydła, nie? No to też jest ciekawy temat i też nie do końca... poznane, nie? Też są różne teorie na ten temat. Ale można to jakoś przeciwdziałać też tym przed oblotami, znaczy, bo jak już ten okres taki teraz omawiamy, to... Znaczy idealne by było puszczanie gołębi na obloty cały rok. No to by było idealnie i to by na pewno to... Tylko sam wiesz, że w twoich warunkach, jak ci w zeszłym roku mówisz, zawsze puszczałeś, a pan brązowy latający w powietrzu z tego wyleczył trochę? Tak, ja się starałem co roku puszczać przynajmniej gołębie do grudnia. Ale w tym roku już tak, zaraz po lotach już go mnie zamknąłem, bo w zeszłym roku już się nie da, po prostu się nie da. Nie? Akurat przez tej to wybiera naprawdę takie jakby z listy. No po prostu... Dlatego hodowcy zamykają, no nie ma się temu co dziwić. No i niestety mówię, te najlepszej metody oblatywania no troszkę odpada, więc co innego, kto ma zamknięte. Pół roku gołębi zamknięcie to powoduje to, że jednak te stawy jakoś tam są później nierozruszane. A najgorsze co może być, to jeżeli gołębie zaczną intensywnie w krótkim czasie na przykład za szybko dostaną formę. Zaczynają mocno latać, to te skrzydła potrafią strasznie zrywać. No i czyli wymuszanie jakichś szybko oblotów, jakichś nerwowe... Lepiej właśnie, żeby na spokojnie sobie oblatywały. Lepiej na spokojnie, aczkolwiek też nie ma reguły, bo czasem jest tak, że jest już druga połowa sezonu lotowego i wydaje się, że już te gołębie naprawdę tyle przeleciały, że nie powinno już się nic dziać, a tutaj się potrafi taki przypadek jeszcze zdarzyć. Co ciekawe, więcej samców znowu łapie te problemy ze skrzydłami i to też jest... Są stada, gdzie potrafi na przykład być 5-7 samców, które dostały zerwanie tego, znaczy te uszkodzenie tego skrzydła, tych stawów, a na przykład tylko jedna samica. Także, no nie wiem, ja lecę samicami, mi się wydaje, że przy leceniu samicami jest mniej problemu. Odpada problem z rzęsistkami, ze skrzydłami. Znaczy, połowa recepta twojego i na sukces to letować samicami. To letować samicami to już jest... Dla tych, co lotują samcami, nie masz zbyt dobrych wieści. Także z tymi samcami... Płeć słabsza. Płeć słabsza. Także no, na pewno te preparaty z tą glukozaminą, chondroityną, to na pewno w jakimś tam stopniu ogranicza, ale też to nie jest recepta taka, że jak kondycja, się podaje, waga i po kolei może pewne sołpy pomóc ograniczyć te problemy. I podawać to wcześniej, nie? Te preparaty jednak na te chrząstki stawowe, nie że tam jak już zaczynają puszczać gołębie, tylko te 2-3 tygodnie przed oblotami. Tylko tam no nie jest to metoda 100%, jest to jakiś tam kolejny sposób, żeby jakoś to ograniczyć. No bo jednak te stawy są na pewno przeciążone u tego gołębi, jednak lecą co tydzień ileś tam tych kilometrów, ale nie jest to taki pewnik, że się tu podamy te preparaty, te stawy i tego nie będziemy mieć. I oczywiście najbardziej to jest frustrujące, to zawsze to łapie też dobre gołębie, nie? To tak ze wszystkim. Jak jaszczą ma zjeść, to złapie dobrego gołębia. Jak po szczepieniu mogą zachorować, to ten dobry. Jak ma zerwać skrzydło, to ten właśnie, który z siebie coś daje. No to taka już taki nasz los jest. No tak to widzi tu weterynarz, praktyk, hodowca. Dlatego jeśli ktoś ma jakieś tematy, które go interesują, może w komentarzu napisać. Będzie czas, to może coś nagramy. A na następnej wizycie, no to w końcu musiałby się pokazać nam swoje gołębie. A może się uda. Więc może następną wizytę to zrobimy w gołębniku i może uda się Ciebie namówić, żebyś nam zaprezentował swoje gołąbki i żebyśmy się spotkali w gołębniku. A dzisiaj dobry lot i mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować. Pozdrawiamy. Dziękuję.